Chciałbym podzielić się z Państwem pewną historią. Otóż w pierwszej połowie marca poszedłem na obiad do restauracji położonej niedaleko od miejsca, w którym mieszkam. Dzień, proszę Państwa, był przepiękny, bo to 17 stopni, chyba pierwsze takie 17 stopni w tym roku. I jak się okazało, restauracja wystawiła już na zewnątrz stoliki, stworzyła taki ogródek i tam można było usiąść. Zrobiłem więc tak, podobnie przede mną kilka innych osób, zamówiłem danie, no i rozsiadłem się wygodnie, czekając na swoje zamówienie. W pewnym momencie, proszę Państwa, usłyszałem dźwięk, no ja wiem, strumyka albo jakiejś taki fontanny ogrodowej, ale tak sobie myślę, no na Boga, jak znam to miejsce już ponad pół roku, to w życiu tam nie widziałem czegoś takiego. Rozglądam się więc dookoła, co mi tak szumi, i w pewnym momencie, proszę Państwa, no znad takiego krzaka wyrasta mi głowa chłopca, który miał lat 4 albo 5, i tenże chłopiec, proszę Państwa, no wykonywał pewną czynność, jak się Państwo już domyślają, która ten dźwięk strumyka czy fontanny imitowała. Mówię o tym, proszę Państwa, bo byłem świadkiem takiej sceny w Krakowie nie po raz pierwszy. Po raz pierwszy zdarzyła mi się w zeszłym roku w samym centrum miasta, w mojej ulubionej kawiarni, w Bunkrze Sztuki, która znajduje się przy samych plantach. Rozmawiałem w ostatnim czasie z moimi znajomymi, którzy opowiadali mi, że sami nieraz takie rzeczy widzieli. Pomyślałem więc, że jest to dobry temat, żeby go poruszyć na tym kanale i z Państwem o tym porozmawiać. Zresztą jestem ciekawy również i Państwa komentarzy na ten temat. Teraz, proszę Państwa, no, chłopak załatwił swoją potrzebę, a siedzące przy stoliku dwie kobiety, jak podejrzewam, no, z którymi on przyszedł, jedna być może była jego mamą, spojrzały na siebie, jedna do drugiej mówi, a co on się załatwił? No, załatwił się, odpowiada druga, i tyle. I na tym się ta sytuacja skończyła. Tam zdaje się chyba jakiś mężczyzna jeszcze siedział, może to był jego tata, doszedł w pewnym momencie, potem poszedł, nieważne. W każdym razie, proszę Państwa, to nie byli ludzie nieobyci. Oni nie wyglądali na ludzi nieobytych. Byli dobrze ubrani, siedzieli spokojnie, rozmawiali. No w końcu przyszli do restauracji na obiad, spędzić czas. Widać było, że byli przyzwyczajeni do takiego sposobu spędzania czasu. Co więc tam nie zafunkcjonowało? Tak zacząłem się zastanawiać nad tym. I pierwsza moja myśl, proszę Państwa, jest taka, dlaczego ten chłopak, mając 4 albo 5 lat, no i będąc w pewnym sensie, przyznają Państwo sami, samodzielnym, dlaczego on nie wpada na pomysł, że będąc w takim ogródku, będąc na podwórku, albo jakby powiedzieli mieszkańcy Krakowa, na polu, a dlaczego on nie idzie do środka, do budynku, do restauracji, tam się nie załatwia. To po pierwsze. Dlaczego jego mama, czy mama tego dziecka, które widziałem rok temu, które no, wyszło z piaskownicy, poszło metr dalej i pod drzewem się załatwiło na oczach swojej mamy, dlaczego jedna czy druga mama nie reagują w odpowiednim momencie i nie zaprowadzają tego chłopca do toalety, prawda, nie tłumaczą. Tak sobie myślę, że może z punktu widzenia psychologii to, że ta mama nie zwróciła mu uwagi od razu po tym, jak się to stało, to może i dobre, bo może by go to jakąś traumę kosztowało, gdyby mu jakąś tam awanturę zrobiła, czy go poszarpała, ale proszę Państwa, jestem ciekawy, czy ona z nim porozmawiała w domu na przykład po powrocie, że tak nie należy robić. I mówię o tym, proszę Państwa, bo żyjemy w takich czasach, w których rodzice poświęcają dzieciom bardzo dużą uwagę i bardzo mocno weryfikują ten typ wychowania, który nakładał na dziecko pewne ograniczenia, prawda? Który nakładał pewne zakazy, który mówił, tego nie możesz, bo tutaj już ta twoja wolność czy ten indywidualizm sięgałby za daleko. I teraz, proszę Państwa, no, czy takie zachowania mogłyby się stać normą, czy one się staną normą, że no nie będzie się kazać komuś iść do toalety, no bo przecież no, dziecko, no on może i tak dalej. Ja nie chciałbym żyć w takim świecie, w którym tak się będzie działo w restauracjach, gdzie ja będę czekać na danie, a obok będzie powstawać mi naturalna toaleta. No co z tego, że korzysta z niej dziecko, które ma lat kilka, ale jednak ślady i inne efekty są takie same. Mam takie przykre wrażenie. Proszę Państwa, tak sobie myślę, przecież ten chłopak kiedyś pojedzie na wycieczkę szkolną, nie wiem, w parku będzie siedzieć ze swoimi kolegami i koleżankami, będzie brał udział w jakiejś akademii szkolnej na boisku. No i w razie potrzeby co, też pójdzie za drzewo
A jak będzie dorosły i pójdzie z dziewczyną albo swoim chłopakiem, nieważne, do parku na randkę, to też jak będzie miał ochotę, pójdzie za drzewo i załatwi to na miejscu. Istnieje taki argument, pada czasem taki argument ze strony rodziców, że chodzimy z dziećmi do restauracji, bo one się tam muszą uczyć, jak się zachowywać. To często odpowiadają rodzice, kiedy znowu inni argumentują, że powinno się przychodzić z dziećmi, które potrafią się zachować przy stole. Więc znajdźmy, proszę Państwa, złoty środek przynajmniej, tak sobie myślę. Niech przychodzi rodzic z dzieckiem do restauracji w momencie, kiedy ono już jednak coś wie, a pewne zachowania ma doszlifować. No ale jeśli ktoś mi powie, że ono się ma uczyć w restauracji, gdzie się załatwiać, to ja się z tym nie zgadzam. Ja przeciwko temu protestuję. Jestem ciekawy, co Państwo powiedzą na ten temat. Proszę napisać w komentarzach, proszę się swoimi uwagami podzielić. I tyle. No. Zobaczmy, może i Państwa takie historie w życiu spotkały, a może mają Państwo lepsze ode mnie doświadczenie w tej mierze. Proszę się swoimi historiami tam w komentarzach podzielić. Niedługo, proszę Państwa, w kolejnym odcinku odpowiem na te pytania, które się niedawno pojawiły pod moimi filmami. A teraz życzę już Państwu wszystkiego dobrego i do zobaczenia za niedługo.